Geogadka. Podcasty. Czy przed smogiem można się schować? O tym, dlaczego naukowcy badają zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Geogadka. Dzisiejszym gościem naszego odcinka jest pani doktor habilitowana Beata Górka-Kostrubiec z Zakładu Magnetyzmu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Pani doktor habilitowana jest fizykiem. No i właśnie dzisiaj porozmawiamy, skąd w Zakładzie Magnetyzmu badania środowiskowe, którymi się pani zajmuje. Bo to dla mnie akurat to niezbyt oczywiste. Dzień dobry Państwu. Może na początek powiem, że taką cechą charakterystyczną takich zanieczyszczeń, takich pyłów, które my nazywamy to albo miejskimi, albo pyłami przemysłowymi, to jest to, że w tych pyłach właśnie znajdują się magnetyczne cząstki. To są cząstki silne magnetycznie, o własnościach ogólnie powiedziawszy ferromagnetycznych. Są to zazwyczaj tlenki żelaza, takie jak magnetyt, maghemit, hematyt. Tak się te tlenki nazywają. I dzięki temu, że mamy te właśnie, że one mają te własności magnetyczne, my możemy je badać w naszym laboratorium, które istnieje już w naszym instytucie od lat 60. poprzedniego wieku. I było to laboratorium do badań rok magnetycznych, czyli do badań własności magnetycznych skał. I my właśnie wykorzystujemy cały sprzęt, który znajduje się w tym laboratorium, żeby badać właśnie te zanieczyszczenia. Na pewno będzie pytanie, skąd takie cząstki znajdują się właśnie w tych pyłach. Więc takim pierwszym źródłem takich cząstek magnetycznych właśnie, które znajdują się w tych pyłach miejskich i przemysłowych, to są procesy wysokotemperaturowe. Takie technologiczne procesy wysokotemperaturowe, jak na przykład spalanie węgla w ciepłowniach, w elektrociepłowniach, czy też w naszych domowych takich piecach. W wyniku takich procesów właśnie wysokotemperaturowych powstają bardzo charakterystyczne cząstki. Jak je obserwujemy na przykład pod mikroskopem elektronowym, to widzimy, że to są takie sferulki, my tak nazywamy je. To są sferulki, które w środku są puste. Natomiast na zewnątrz mają bardzo zróżnicowaną powierzchnię i właśnie one mają własności magnetyczne. Drugim takim źródłem cząstek magnetycznych to są procesy związane z poruszaniem się różnego rodzaju pojazdów. Czy to samochodów, czy to tramwajów, czy też na przykład pociągów. Wówczas dochodzi do ścierania się różnych metalowych części, na przykład w samochodach. To jest ścieranie się klocków hamulcowych, ścieranie się bębnów, czy też tarcz hamulcowych. Powstają wówczas takie charakterystyczne cząstki. One są bardzo podobne do wiórek. I jak znowu obserwujemy je pod mikroskopem elektronowym, bo są wtedy widoczne, widzimy, że one są bardzo charakterystyczne i na tej podstawie, na przykład oglądając takie pyły, czy miejskie, czy przemysłowe, możemy wiedzieć, jakie jest źródło pochodzenia tych cząstek. Z tego, co pani wcześniej mówiła, to głównie interesują panią zanieczyszczenia, które są w środku pomieszczeń, bo po pierwsze te zanieczyszczenia, które pani wymieniła, to one nie są takie oczywiste, bo pyły przemysłowe jeszcze jakoś do nas przemawiają, ale to, że na przykład tarcze hamulcowe się ścierają i gdzieś to potem może docierać do naszych mieszkań, a potem też do naszego organizmu w jakiś sposób, nie jest taką kwestią oczywistą. Więc jakby pani też mogła troszeczkę opowiedzieć właśnie o tych zanieczyszczeniach w pomieszczeniach, bo myślę, że nam się wydaje, że jak pozamykamy wszystkie okna, to jesteśmy bezpieczni przed tym, co zostaje na ulicy. No właśnie. Wydaje nam się, że jak jesteśmy na zewnątrz, to jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia. Ale przecież musimy być świadomi, że część tych zanieczyszczeń bardzo łatwo wnika do wewnątrz. Z takich badań statystycznych wynika, że między 80 a 90% naszego wolnego czasu my spędzamy wewnątrz pomieszczeń, czyli wewnątrz mieszkań. Są to biura, szkoły, nasze domy itd. Natomiast inne badania, takie epidemiologiczne, pokazują, że właśnie z tym
że przebywamy tak długo wewnątrz mieszkań, związane są pewne takie skutki zdrowotne. Między innymi mamy takie stany zapalne układu oddechowego, a nawet mówi się, że jest pewna ilość śmiertelnych przypadków związanych z tym, że mamy powietrze wewnątrz mieszkań zanieczyszczone. No i właśnie te badania, wielu z nas, nie tylko mnie, ale też wielu innych naukowców, skłoniło do tego, żeby po prostu zacząć badać wewnętrzne zanieczyszczenia, czyli powietrze, to którym oddychamy wewnątrz pomieszczeń. No, nie brzmi to optymistycznie, to co pani powiedziała, że przed smogiem czy przed tymi zanieczyszczeniami nie możemy się ukryć, mimo tego, że nam się wydaje, że powinniśmy i powinno to zadziałać. To w takim razie też skoro jesteśmy wyeksponowani na tego typu zanieczyszczenia, przebywając w pomieszczeniach zamkniętych, co możemy robić, żeby jakoś sobie poradzić z tymi zanieczyszczeniami? No bo nie możemy z drugiej strony nie wietrzyć w ogóle pomieszczeń, no bo to też powinno mieć miejsce. I jakie tutaj spostrzeżenia ma pani jako naukowiec, mający wiedzę właśnie o tym, co nas może spotkać w pomieszczeniach? To znaczy z moich ponad 10-letnich badań wynika, że niezmiernie ważne jest po prostu usuwanie różnego rodzaju pyłów, które mamy wewnątrz mieszkań. Moim takim patentem prywatnym to jest po prostu zaopatrzenie się w taki samobieżny odkurzacz na przykład, który po prostu bardzo systematycznie czyści nam podłogę z zanieczyszczeń. To jest bardzo ważne. Druga rzecz to jest mimo wszystko jednak różnego rodzaju urządzenia, które nam usuwają zanieczyszczenia, czyli tak zwane oczyszczacze powietrza. Nie nawilżacze też, ale przede wszystkim oczyszczacze. I jedno i drugie stosuję w swoim mieszkaniu i czujemy się bezpieczniej. Może tak powiem. A czy są na przykład dostępne badania, może Państwo takie badania przeprowadzają, o ile w wyniku tych działań, które Pani przed chwilą wymieniła, zmniejsza się to zanieczyszczenie? Bo z tego, co chyba Pani wspominała, że biorąc pod uwagę procent zanieczyszczenia na zewnątrz i wewnątrz, to jest różnica niewielka. A w momencie, kiedy odkurzamy regularnie powierzchnię, ścieramy kurze, czy tutaj badał ktoś dokładnie, o ile to się zmniejsza? Bardzo trudno jest to zbadać i ja takich badań akurat nie prowadziłam, ale zrobiliśmy taki eksperyment u nas w naszym instytucie w okresie świątecznym, gdy mniej już osób przychodzi do instytutu w związku z urlopami i tak dalej. Zrobiliśmy takie badania, że postawiliśmy dwa urządzenia. Jedno, które badało masę cząstek, która się akumuluje na takich filtrach powietrza. Dokładnie to były cząstki o wielkości mniej niż 10 mikrometrów, czyli tak zwany PM10. I badaliśmy, jaka jest masa gromadzona w takim urządzeniu na zewnątrz i wewnątrz. Badania trwały przez cały miesiąc. I właśnie ostatnio patrzyłam, jaki był wynik tych badań. I muszę Państwu powiedzieć, że między 45 a 30% zanieczyszczeń z zewnątrz wnika do wewnątrz. Oczywiście to bardzo zależy od tego, jaka jest, my to mówimy, charakterystyka danego budynku, czyli szczelność okien, jaki jest typ wentylacji itd., itd. To teraz, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście my na przykład w okresie lata mieszkania wietrzymy, otwieramy okna, więc ten współczynnik może być dużo, dużo wyższy. W sumie faktycznie kolejna niezbyt optymistyczna informacja może dla nas, ale też chciałam Panią zapytać, bo Pani jako naukowiec zajmuje się badaniami magnetycznymi, jeżeli chodzi o badania tego typu cząstek. Czy tutaj Państwo współpracują na przykład z biologami, chemikami, bo w takim kontekście szerszym, żeby spojrzeć na te cząstki, w jaki sposób one oddziałują na nasz organizm, jaki może być skutek zdrowotny. Czy Państwo takie badania, czy to prowadzą w zespołach takich skupiających naukowców z różnych dziedzin? Czy Państwo przekazują te dane na przykład do zespołów takich zajmujących się zagadnieniami zdrowotnymi? Może na początek powiem, że bardzo ważne jest to, że z tymi cząstkami magnetycznymi skorelowane, my to mówimy, skorelowane są metale ciężkie.
Innymi słowy, jakby te cząstki magnetyczne niosą ze sobą również metale ciężkie. I to jest powód, dla którego my te cząstki badamy. Te cząstki pozwalają nam nie tylko, cząstki magnetyczne, pokazać czy stwierdzić, jakie jest źródło pochodzenia danych zanieczyszczeń, ale również my za pomocą tych cząstek możemy zobaczyć albo aproksymować ilość metali ciężkich. W związku z czym rzeczywiście prowadzimy różnego rodzaju badania, współpracy z różnymi kolegami, z różnych dziedzin, czy to z chemikami, czy rzeczywiście z biologami, a nawet z medykami, które pozwalają nam określić takie ryzyko zdrowotne. Nas interesuje ryzyko zdrowotne wywołane właśnie tymi metalami ciężkimi, to jest raz, a po drugie wielkością samych cząstek. Bo jakby to są dwa różne aspekty badań. Właśnie to, jakie metale niosą dane zanieczyszczenia, dany typ zanieczyszczeń pochodzących z określonych źródeł, ale również czy drobne cząstki są dla nas niebezpieczne, czy gdzie one się znajdują. Przykład. Kilka lat temu ukazała się publikacja, której współautorem była pani profesor Barbara Maher z Uniwersytetu w Lancaster. I właśnie w tych badaniach pani profesor pokazała, że cząstka charakterystyczna dla procesów wysokotemperaturowych, czyli ta sferulka, o której mówiłam wcześniej, znalazła się w naszym mózgu. Czyli bardzo malutka cząsteczka przedostała się do układu oddechowego, następnie do układu krwionośnego i do mózgu. Ponieważ ona była bardzo charakterystyczna ze względu na swój kształt, więc można ją było łatwo zauważyć, a po drugie można było stwierdzić, jakie jest źródło, że to było zewnętrzne źródło. Ja obecnie składam takie, czy też złożyłam takie wnioski do Narodowego Centrum Nauki, w którym właśnie chcę badać, w jaki sposób takie nanocząstki, czyli cząstki o wielkości nano, mogą wpływać na nasz organizm. Ponieważ bardzo trudno jest badać bezpośrednio na organizmie, stąd też nasz pomysł, żeby badać to in vitro. Polega to na tym, że po prostu będziemy badać, ile komórek ulegnie na przykład całkowitemu zniszczeniu, albo na przykład w ilu komórkach dojdzie do zniszczenia DNA, czy też będzie tak zwany stan zapalny. To jest taki sposób, który nam pozwala badać te właśnie skutki zdrowotne, nie bezpośrednio na człowieku, ale pośrednio, ale daje nam odpowiedź, jak niebezpieczne są dane zanieczyszczenia. I właśnie nasz pomysł jest taki, żeby przy pomocy metody magnetycznej, używając metod magnetycznych, aproksymować poziom zanieczyszczenia pyłów, czyli tak naprawdę do tego kurzu, który jest w mieszkaniach, znaleźć sobie te mieszkania, w których jest najwyższy ten poziom zanieczyszczeń i takimi właśnie cząstkami później próbować atakować nasze właśnie komórki i zobaczyć, jaka będzie reakcja. Tak w skrócie, to jest taki właśnie pomysł na taki projekt. Trzymam kciuki, żeby się udało, bo myślę, że cała nasza rozmowa pokazuje, że ten temat jest istotny i ważny. A skoro pani wspomniała już o mieszkaniach i o sprzątaniu i o tych skutkach zdrowotnych, to może właśnie jest teraz moment, żebyśmy porozmawiały o tym państwa projekcie wspólnym z 2010 roku z firmą Miele, kiedy zaprosiły panie, bo to było kilka badaczek z tego, co pani wspominała, około 200 mieszkań do wzięcia udziału w takim monitoringu czystości powietrza wewnątrz mieszkań, więc jakby pani coś mogła na ten temat powiedzieć. Tak, w 2010 roku do naszego zakładu zgłosiła się firma Miele, która produkuje właśnie odkurzacze. I zaprosiła panią profesor Marię Jeleńską,
mnie i panią już nieżyjącą dr Elżbietę Król do takiego, do wzięcia udziału w takim właśnie projekcie. Projekt polegał na tym, że mieszkańcy mieli zebrać dwukrotnie kurz z podłóg. Część zbierana była właśnie przy użyciu odkurzaczy Miele. To byli klienci po prostu firmy. Dostaliśmy naprawdę mnóstwo próbek, a drugą grupą to byli pracownicy naszego instytutu, którzy również dostarczali nam próbki kurzu. Do każdej próbki osoba, która zbierała, musiała wypełnić specjalną ankietę, z której dowiadywaliśmy się, z jakiego mieszkania pochodzi, mniej więcej w jakim obszarze miasta znajduje się to mieszkanie, które to piętro, czy mieliśmy tam zwierzęta mieszkały sobie, czy osoba na przykład była paląca. Takie informacje zbieraliśmy właśnie w takiej ankiecie. I udało nam się zebrać około 200 mieszkań. Tutaj firma Miele wspomagała nas. Zrobiliśmy właśnie taki rozkład podatności magnetycznej, bo nie powiedziałam wcześniej, że takim pierwszym parametrem magnetycznym, który my badamy, to jest właśnie podatność magnetyczna. Ona nam aproksymuje ilość cząstek magnetycznych, która jest w próbce, a jeżeli mamy dużo tych cząstek magnetycznych, to wiadomo, że mamy, te cząstki są, my to nazywamy antropogeniczne cząstki magnetyczne i one nam po prostu wskazują, jaki jest poziom zanieczyszczeń. A jeśli są te cząstki magnetyczne, to na pewno też będą metale ciężkie. Oczywiście przy użyciu różnych metod chemicznych można stwierdzić, jakie one są i oczywiście to też robimy. Ale wracając do projektu, dostaliśmy właśnie rozkład podatności magnetycznej w Warszawie w ponad 200 mieszkaniach. Mieliśmy, pył był zbierany w dwóch miesiącach, w miesiącu takim wiosennym i jesiennym, więc mieliśmy rozkład, mogliśmy zobaczyć, jak wygląda. I co wygląda... się udało zobaczyć. Tak, tak. Właśnie, co się udało Państwu zobaczyć na tej podstawie, bo to też był przekrój taki dość ciekawy, jeśli chodzi o porę roku, no i też jak Pani wspominała, z różnych lokalizacji w stolicy. No na pewno najwyższy poziom zanieczyszczeń był w centrum, bo wiadomo, że dużo jest samochodów, więc tutaj źródłem zanieczyszczeń to był właśnie ruch samochodowy. Ale bardzo ciekawy wynik otrzymaliśmy ponieważ nasze badania zostały zrobione w ten sposób, żeby można było zobaczyć, w jakich dzielnicach jest największe zanieczyszczenie, to się okazało, że Saska Kępa była dość mocno zanieczyszczona. I tam w zasadzie dostaliśmy jedne z wyższych wartości zanieczyszczeń właśnie wewnątrz mieszkań. I zastanawialiśmy się, dlaczego. Otóż postawiliśmy taką tezę, że prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że kierunki wiatru, które są w Warszawie, powodują, że zanieczyszczenia z centrum miasta są przenoszone właśnie w tę część miasta. To była nasza taka hipoteza, że tak właśnie może się zdarzyć. A jakie były reakcje osób, które uczestniczyły w Państwa badaniach? Chodzi mi o wyniki, które potem Państwo uzyskali. Wszystkie osoby, które dały nam próbkę, miały możliwość sprawdzenia sobie, jaki jest poziom zanieczyszczenia w ich mieszkaniach. Te osoby były bardzo zainteresowane tym. Dopytywały, a dlaczego tak się dzieje, dlaczego u mnie jest tak, a u kogoś jest inaczej. Ponadto wiele osób, gdy zapoznało się z naszym projektem, ponieważ był on ogólnie dostępny w internecie, przynosiło nam jeszcze próbki i prosiło nas, żebyśmy zbadali ich kurz też i byli po prostu zainteresowani tym, żeby się dowiedzieć,
jak wygląda poziom zanieczyszczenia w ich mieszkaniach w stosunku do na przykład innych. Bo my nie możemy powiedzieć, że on jest taki dokładnie, że tam jest tyle metali i tak dalej. My możemy tylko powiedzieć, jaki jest ten poziom w stosunku do innych. Tu jest wysoki, tu jest niski, dlatego że podatność jest wysoka albo niska. Chciałam jeszcze Panią zapytać o taką rzecz trochę z mojej działki z kolei, bo my zajmujemy się z kolei edukacją. Jak zachęcać ludzi do brania udziału w takich projektach z zakresu nauki obywatelskiej? Bo tutaj możemy powiedzieć, że to były takie działania z zakresu Citizen Science. Uczestnicy byli takimi, powiedzmy, quasi naukowcami, pomagając Państwu tutaj zebrać te dane i te próbki. Jak Państwo budowali w ogóle tą komunikację na samym początku projektu? Bo to, że potem już były efekty i ludzie je widzieli i jeszcze przynosili próbki, to już był ten efekt wtórny. A jak wyglądało to na samym początku? To budowanie komunikacji, tłumaczenie, dlaczego warto wziąć udział w takim badaniu. Jak Państwo to zorganizowali? Tutaj mieliśmy bardzo duże wsparcie właśnie firmy Miller. Rzeczywiście oni bardzo nas wspierali i w zasadzie ta cała otoczka z tym związana była zorganizowana przez nich. Było kilka spotkań właśnie z różnymi dziennikarzami. Byliśmy zapraszani do radia, do telewizji, żeby po prostu przedstawić wyniki naszego projektu. Natomiast ja mogę tutaj powiedzieć taką historię. Otóż przeczytałam w jednej z publikacji na temat badań w Finlandii. I badane było ponad 300 mieszkań, czyli również pobierany był pył w tych mieszkaniach. I teraz autorka zapytała, dlaczego ludzie chcą zbadać swoje mieszkanie. Najwięcej osób powiedziało, że odczuwa jakieś dolegliwości zdrowotne, w związku z tym czuje, że ich mieszkanie powinno być zbadane. Powietrze wewnątrz mieszkań powinno być zbadane. Inne osoby po prostu chciały wiedzieć, czy żyją w pomieszczeniu, które jest po prostu bezpieczne dla nich. Więc tutaj te powody, dla których ludzie chcą, żeby zbadać zanieczyszczenia, są naprawdę, naprawdę różne. Czyli trzeba znaleźć ten powód, dla którego ludzie chcieliby wziąć udział w takim badaniu, a potem pokazać, że jeżeli dołączą do takiego rodzaju monitoringu, no to dowiedzą się, w jaki sposób pewne zjawiska wpływają na ich życie. Tak, ja myślę, że teraz większość, szczególnie młodych ludzi, jest naprawdę bardzo świadomych tego, w jakim środowisku żyje. I że ten kontakt z zanieczyszczeniami jest dla nas po prostu niebezpieczny. No, dbają o swoje zdrowie, o zdrowie swoich dzieci, więc myślę, że po prostu to jest bardzo ważne, żeby oni byli świadomi. Jeżeli będą świadomi, to będą chcieli też uczestniczyć w tego typu badaniach. No to daje, myślę, taką ciekawą informację dla naukowców też zajmujących się innymi dziedzinami, żeby zachęcać obywateli do uczestnictwa w różnego rodzaju monitoringach, pilotażach, bo współuczestnictwo w nauce chyba tak otwiera oczy też na niektóre problemy i na zjawiska, z którymi się mierzymy na co dzień. Właśnie to na co dzień jest chyba takie kluczowe w ogóle w nauce. Na ile ta nauka jest ma zastosowanie do zjawisk, które obserwujemy wokół siebie. I to może być faktycznie klucz do tego, żeby ten dialog między naukowcami a obywatelami znaleźć. Tak, jak najbardziej. Więc właśnie skoro tutaj z jednej strony mamy obywateli, a jeszcze takie pytanie może już na koniec naszej rozmowy, bo rozmawialiśmy o nauce, ale też pojawiło się na początku informacja o tych cząstkach pochodzenia przemysłowego. Bo tutaj też, czy Państwo realizowali na przykład jakieś wspólne projekty z przemysłem wcześniej, gdzie badali Państwo pewne parametry i te dane miały jakieś zastosowanie w rozwiązaniach czy urządzeniach, które były wykorzystywane w przemyśle ciężkim w Polsce? Czy to jest w sferze planów? Jak wygląda w tej kwestii ta sprawa? To znaczy, owszem, brałam udział w takim projekcie, w którym badaliśmy zanieczyszczenia przemysłowe na terenie Śląska i badaliśmy właśnie zanieczyszczenie gleby takimi cząstkami przemysłowymi. Próbowaliśmy
określić pewne parametry, nie tylko podatność, bo podatność to jest taki pierwszy parametr, który badamy, ale to już potem bardziej jest skomplikowane. I chcieliśmy określić, chcieliśmy znaleźć pewne parametry magnetyczne, które pozwolą nam zidentyfikować źródła zanieczyszczeń. Ale mogę powiedzieć o innym projekcie, który realizowała moja koleżanka, dr Sylwia Dytłow, razem ze mną. To był taki projekt, którym chcieliśmy znaleźć mieszankę, która dobrze akumuluje zanieczyszczenia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest taki beton w centrum Warszawy, który akumuluje zanieczyszczenia. Tak, z doktorem Arturem Szkopem chyba też rozmawialiśmy na ten temat w jednym odcinku Geogadki. Tak, i koleżanka właśnie znalazła taką mieszankę, która świetnie akumuluje właśnie takie zanieczyszczenia, na przykład przy ulicy. Czyli takie zanieczyszczenie, taka na przykład cząstka magnetyczna, nie tylko, spada na taką pułapkę. I właśnie, co jest bardzo ważne, że ona później nie wzbija się na przykład w powietrze ponownie, tak? Czyli dalej może przenosić się, ale jest jakby wychwytywana. I co bardzo ciekawe, że ona po prostu migruje w głąb tej pułapki. Czy jak już spada tam, to bardzo szybko jest wychwytywana i po prostu zaczyna powolutku migrować. Koleżanka ponad chyba 20 kilka pułapek zainstalowała właśnie w Warszawie. Ją interesowały głównie zanieczyszczenia pochodzące od samochodów, czyli taki uliczny kurz. I patrzyła, jak właśnie te cząstki są wychwytywane przez te pułapki. I w ciągu roku te zanieczyszczenia migrowały na odległość kilku centymetrów. I właśnie fajnie by było, żeby taka mieszanka była na przykład umieszczana wzdłuż dróg, tak żeby te zanieczyszczenia były wychwytywane od razu przez tą właśnie mieszankę. Jeżeli do tego dodalibyśmy pewne rośliny, które też mają zdolność właśnie wychwytywania różnego rodzaju zanieczyszczeń, na przykład już niestałych, na przykład gazowych, można by było obsadzić po prostu główne ulice w Warszawie, a przecież są takie klomby, nie klomby, różnego rodzaju miejsca, gdzie sadzi się rośliny, prawda? Można by było właśnie zastosować taką pułapkę. No niestety nie udało nam się zainteresować NCBiR takim pomysłem. Ale panie nie porzucają jeszcze tego pomysłu, czy przekierowywują się na inne tory i poszukiwania? No, staramy się po prostu gdzieś znaleźć coś innego. No, pułapki nasze są opublikowane, więc jest to już taka nasza własność intelektualna. Więc myślę, że no może kiedyś wrócimy do tego, żeby zaproponować takie rozwiązanie. Oczywiście to, co powiedziałam, to jest tak w skrócie, myśmy miały troszeczkę, ale myślę, że nie mogę zdradzać wszystkich tajemnic. Oczywiście, to nie będziemy tutaj dopytywać o tajniki, natomiast życzymy, żeby pomysł może jeszcze ujrzał światło dzienne i znalazły się firmy bądź organizacje zainteresowane dalszym jego rozwijaniem. I tak na koniec chciałam jeszcze panią zapytać, jak pani ocenia w ogóle perspektywę współpracy nauki i przemysłu, biznesu w tej dziedzinie, którą pani się zajmuje, bo ja odnoszę wrażenie, że jest tutaj dużo punktów stycznych. Pytanie, na ile właśnie taka perspektywa współpracy jest w bliskiej czy troszeczkę dalszej przyszłości? Jak pani to ocenia? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Zdaję sobie sprawę. Udało nam się właśnie zrobić projekt z firmą Miele i Bardzo dobrze go oceniam, bardzo dobrze oceniam współpracę z firmą. Mieliśmy wspólny cel i udało nam się go zrealizować. Z obu stron była bardzo dobra współpraca. No, gdyby się znalazły inne firmy, które by były zainteresowane taką współpracą, to na pewno bardzo chętnie, bo uważam, że to może mieć przyszłość. To my w takim razie tutaj do tych życzeń się dołączamy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu za wysłuchanie odcinka, kolejnego odcinka Geogadki, który powstaje w ramach projektu Geofizyka dla Każdego. Projekt jest prowadzony przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Moim dzisiejszym gościem była pani doktor habilitowana Beata Górka-Kostrubiec z Zakładu Magnetyzmu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę. Projekt Geogadka – Geofizyka dla Każdego jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.